wybuchowa. Oj, co, wiele, wiele, wiele rzeczy naprawdę. I przede wszystkim właśnie podejście do życia. Jestem katolikiem, więc moje podejście do różnego typu używek w ogóle zmienia nie tylko mnie, ale też środowisko, w którym się obracam. I to mnie wyróżnia, wyróżnia mnie też bardzo skomplikowane poczucie humoru. To jest taka rzecz, której nikt nie rozumie z moich znajomych praktycznie. No. I zdarzają się sytuacje, kiedy ja się śmieję, bo wiem, bo sobie coś, jakiś żart wymyślę, ale jak go powiem, to nikt go nie rozumie. No. To mnie wyróżnia. Mnóstwo rzeczy. No, cała ja jestem inna od każdego i chyba to jest najfajniejsze. Chyba czasem podejście do życia. Chyba czasem optymizm. Ohoj. Myślę, że to, że rozkminiam czasem niepotrzebnie rzeczy. Nawet te najprostsze, które można po prostu bardzo w prosty sposób zrozumieć, opowiedzieć, wytłumaczyć, przeżyć, przerobić w jakiś sposób. No wiele osób mi mówi, że mam bardzo dużo energii, wręcz mam takie ADHD i nie wiem, czy to mnie aż tak różni od innych, bo pewnie jest też trochę takich osób na świecie, ale chyba optymizm i ta energia to jest takie coś, co mnie wyróżnia. Na pewno tym, że staram się myśleć bardzo pragmatycznie i uparcie dążę do swoich celów i nie pozostaję w sferze marzeń. Ojej, trudne pytanie. Mam nadzieję, że moja osobowość trochę mnie wyróżnia od innych, że jednak przez to, że staram się czasami bezkompromisowo być sobą i zachowywać się niezależnie od tego, jakby sobie życzyły tego inne osoby, powoduje, że w jakiś sposób jestem, powiedzmy, niepowtarzalnym egzemplarzem. Na pewno kodem DNA. Jeśli myśleć stereotypowo, jak postrzegamy nasze społeczeństwo, to chyba wyróżnia mnie pozytywne myślenie i to, że staram się, albo nawet nie staram, uczę się na błędach. Jestem bardzo zakręconą osobą, więc wydaje mi się, że różni mnie to tym od innych, że gdzie przychodzę, tam coś wyleję, rozwalę, powiem coś głupiego. Różni mnie to tym, że bardzo lubię mówić i często dużo osób mówi, że beze mnie gdzieś tam jest czasami cisza. To różni mnie od innych i to doceniają we mnie inni, więc cieszę się z tego, że mogę komuś sprawić radość. Poczucie pewności siebie? Tak bym chciała. Co mnie różni od innych? Chyba to, kim jestem i zbiór wszystkich jakichś moich cech charakteru, osiągnięć, porażek, problemów i doświadczeń. Oj, no... Pewnie powinienem powiedzieć, że wszystko, tak? Kod genetyczny mnie różni od innych, ale myślę z drugiej strony, że jestem podobny do większości ludzi, tak? Mam jakieś swoje marzenia, mam swoje obawy, dążę do jakichś celów, jakichś rzeczy mi się nie udało osiągnąć, jakieś udało się. No tak, myślę, że jestem jednym z wielu. Tak, nie wiem, jak to odpowiedzieć.